Cześć kochani! Cześć kochani, witam się na kanale Agnes Vlog i zapraszam was na drugi odcinek z serii Milka Secret Box. Tym razem mam słuchać ich aż 12 sztuk, czyli tuzin. Zobaczymy co teraz tutaj się kryje. Nie będzie intro i zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu, chcę wam serdecznie podziękować, buziaczki wysyłam ogromne, za to co się stało, za te wyświetlenia pod pierwszym odcinkiem z tej serii Milka Secret Box. Macie oczywiście link do poprzedniego filmu. Za ilość łapek w górę to miało być 20, a nie 32, ok? Już rozumiem, że miało być nagrane. Musiałam to zdobyłam, także nagram. Ja pamiętałam, że muszę nagrać, nie bójcie się, pamiętałam, tylko tak to wystrzeliło w kosmos, że po prostu jestem szokowana. No w końcu są to kosmiczne, kosmiczna edycja, także przechodzimy już do otwarcia tych secret boxów, a ja poproszę intro. Jak widzicie, mam tutaj 12 secret boxów i oczywiście wiecie o co chodzi. Bierzemy jedno, otwieramy i lecimy dalej. Także ja otwieram teraz to wszystko na bok i zaczynamy z pierwszym secret boxem. Przybliżę was troszkę, żebyście wszystko ładnie widzieli. Mamy tutaj secret boxy. Mamy tutaj nowe kosmiczne zabaweczki. Jeżeli chodzi o to, co mam w tej kolekcji, to oczywiście macie link w opisie do poprzedniego filmu. Obejrzyjcie sobie i zobaczycie. Na przykład pojawił tam się robot. Także no dobra, to co, zaczynamy, otwieramy. Oczywiście mam paznokcie do tego. No i tak. Po tej stronie, gdzie jest odkryj skarby, jest czekoladka, już wam pokazuję. Pyszna, milkowa czekoladka. A tutaj mamy zabaweczki, także zobaczymy, co nam się teraz trafi. I zaczynamy od pierwszego secret boxa. Żeby była kolejna część, musi być 35 łapek w górę i jest trzecia część, trzeci odcinek tego secret boxu, także lecimy. Okej, okay. Pierwszy jest powtórka, bo już to mamy, statek kosmiczny. Nie będę tutaj otwierała, żeby wam nie pokazywać. O, dobra, mam chyba nożyczki. Dobra, otworzę i pokażę wam, jak to wygląda. Mamy statek, mamy płomienie, których nie będę, wybaczcie, ale układała, idzie na bok. I z tej karteczki mamy tak, robota, mamy Paddy'ego na pewno, mamy na pewno Raza, Oza mamy, stąd mamy statka, mamy orbitę spinner, mamy labirynt planetarny i któreś karty. Także tyle mniej więcej było, bo chyba było cztery figurki i cztery... Nie, to poczekajcie. To było tak, bo były cztery figurki i cztery te karty, czy te jakby zabaweczki. Więc figurki na pewno był robot, na pewno był Paddy dwa razy i chyba był raz. Ta małpka była. A z tego były na pewno... O, nie ma strości. A z tego na pewno był Orbita Spinner, na pewno był labirynt, karty i statek kosmiczny na pewno był. Więc to co mamy? A teraz zrobiliśmy statek kosmiczny, więc lecimy z kolejny i przyfrunę do nas kolejny. Otwieramy, lecimy. Co tu się dzieje naprawdę pod tym moim filmem, to jestem w szoku, ale wam bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. I nie mogę otworzyć. No dawaj! O, zobaczymy, czy teraz nam się trafi robot. Co mamy? No nie, no zaczynamy od zabawek. To też już mamy. Postawimy to paznokci, zobaczcie. No i tu mamy ten labirynt, tak? Tak, tu mamy ten labirynt planetarny. Także do paznokci mi pasuje ładnie. Lecimy z kolejnym boksem. Ciut. Zobaczymy, może będziemy mieć teraz brokatową krowę. Kolejny. O, mamy kota! Mamy kota! A kotek nazywa się Sky! Ale fajnie. A, no oczywiście tutaj ma te naklejeczki. I tak wygląda nasz kotek, który ma oczywiście 3D główkę. Dobra, przyklejam naklejki i zaraz wracam. Naklejki już ma. Tym razem trochę lepiej mi wyszło i mamy koteczka. Kotek sobie tutaj stał.
będzie czekał na resztę kolegów. I leci kolejny secret box. Liczymy, ile będziemy mieć powtórek teraz z tego odcinka. I mamy karty. O, mamy karty. I to są te karty i naklejki świecące w ciemności, tak czy nie? Czy to są karty planety? Zaraz zobaczymy. Chyba te karty planet, nie? Tak mi się wydaje. Tak, to są te karty. Karty planet, więc. No. Spoko, ale to też. Wolimy figurki, nie? No, figurki są zdecydowanie lepsze. Kolejny, to już który? Raz, dwa, trzy, cztery, piąty? Tak, to już jest piąty, więc zaraz będziemy w połowie. I mamy... Mamy brokatową krowę! Przepraszam was za tą arię, ale tak się cieszę! Bo bardzo, bardzo ją chciałam. Odpakujmy ją! Zobaczcie tą piękność! To nie jest piękne. Aż wam przybliżę bardziej. Zobaczcie na to. Jej! Uwielbiam brokat, bo ja jestem sroka. Przepiękna jesteś! Przepiękna! Ona nie ma naklejek, ale bez tego jest przepiękna. Zobaczcie. Się cieszy. Ale fajnie! Mamy brokatową krowę! Lecimy dalej. Szósty. Jesteśmy w połowie. Tyry, 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 tyry. Bierzemy. I co teraz mamy? Misia! Czyli mamy co? Oza! Tle słychać oczywiście moją córkę. Mamy teraz Oza. Czy mamy Oza? I Os już, słuchajcie, ma naklejki, także przyklejam i wracam do was. Tadam! Miałem zbyt szkołko, więc mu naklejam plecerek i oczywiście ja nie wiem kleić naklejek. Po prostu ja nie wiem, czy jak ja to robię. Nie umiem. Nie umiem kleić naklejek. Przepraszam. Ale staram się. Dobra. Lecimy z siódmym secret boxem. Tak. I tutaj mamy. Emocje rosną, bo jest brokatowa krowa. Czy będzie robot? Drugi? O. Fajle. Jak moje dziecko, serio, naprawdę. Macie? Teraz mamy zwykłą krowę. Robię taką minkę, a Oz? Oz robi taką minkę. O. Fajnie, mamy zwykłą krowę i mamy brokatową krowę, więc mamy komplet. I wracam oczywiście do was. Brokatowa krowa już ma słuchać naklejki, także wracam do was z naklejkami, już naklejnymi naklejkami. Mamy naklejki, teraz już się trochę postarałam i mamy zwykłą krowkę. I lecimy z ósmym secret boxem. Mój chłopak miał trafną rękę. Jeżeli tutaj będzie robot drugi, to ja nie wiem. Ozłocę go. A robot, przypominam wam, że jest taką figurką bardzo, bardzo rzadką, także otwieramy kolejnego secret boxa. Jezu, czemu ja zawsze jak robię taką tą, to... I mamy tutaj... Frodo! Czyli nie mamy na razie ani jednej powtórki, jeżeli chodzi o dzisiejszy opening. Mamy... Przepraszam, to jest Fredo. Mamy Freda. Nie Frodo. Frodo to w Hobbicie. Mamy Freda. Fred ma, tak? Fredo ma taką minkę i oczywiście wracam z naklejkami. Tada! Fredo ma też już kolejną naklejkę, także tada! Lecimy z kolejnym, już słuchajcie, dziewiątym secret boxem. Jak mi się trafi robot, to jestem totalną szczęściarą, a mojego chłopaka o złoce, nie? I mamy powtórkę. Tego nie lubię, szczerze mówiąc. To jest ten, no, ten planetarny labirynt. Widzicie? Możemy drugi taki. Lecimy z kolejnym. I dziesiąty. O, szybko lecą. Szybko lecą. Otwieramy i mamy... Małpę!
paczkę, czyli mamy Raza. Czyli teraz nie mieliśmy Raza. I na razie widzę, że chyba mam więcej tym razem figurek niż tych zabaweczek. Nie, bo zabawki mam chyba 3, a za figurek mam już 6. Także dobra. Mamy małpkę, mamy Raza, także ja wracam oczywiście do was już z naklejkami, bo mam naklejeczkę. Tada! Mamy Raza z naklejkami. Niezły syf tu mi się zrobił. Lecimy z przedostatnim już secret boxem. Zobaczcie, zostały mi tylko dwa. Jedyne dwa. I zobaczymy, czy tu będzie robot. Jak obstawiacie, trafię jeszcze raz robota, czy już wystarczy mi jedno? Nie no, cieszę się, że mam chociaż jednego, nie? I mam brokatową krowę, także super. Dobra, otwieramy. Obstawiacie, co jest w komentarzu, co jest teraz. W przedostatnim secret boxie. I mamy kolejną Mo. Kolejną krówkę. Ona się nazywa Mo. Krówki nazywają się Mo. Także mamy pierwszą powtórkę, jak na razie, przy tej figurce, ale to przed ostatnim secret boxie, także nie jest źle. Już tutaj nie będę naklejała jej naklejek. Ale tak właśnie wygląda Mo. Dobra. I ostatni secret box. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. Brakuje nam tylko tak naprawdę chyba świnki i kota. Tego Joe, tak? Tak, a tak to mamy wszystkie. To nie, czekajcie, to... Dajcie mi znać, te żółte, to jest kot? Czy co to jest? To jest kot, nie? A to żółte, co mi się trafiło? To nie jest kot? Co to jest? Dajcie mi znać, co to jest? To zwierzę. Nie wiem, no dobra, w każdym razie nie mam kota w takim razie. No to będzie kotek numer 2 dla mnie. Dobra, otwieramy. Zobaczymy, co jest w ostatnim secret boxie. Pamiętajcie. 35 łapek w górę i kolejny odcinek z secret boxami będzie na moim kanale. Nie mam figurki. Mamy znowu te karty. I teraz mamy kolejne karty. No, te karty to takie zachwycam się nimi, szczerze mówiąc. Ale mamy tak Fredo i mamy... Czekajcie, czy jest tam te ziemie? Czy te planety? Fredo i Oz, a tamtych... A przy tych mamy... Mo i Raza. Tak, także taki opening, że mamy tych zabawek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a figurek, tada, takie mamy figurki. Już wam pokazuję jakie, tylko muszę tutaj trochę ogarnąć, bo jest niezły syf. No i tak, zacznijmy od góry. Oczywiście na górze mam naszą brokatową krowę. Zobaczcie, czy to nie jest piękne. Mamy naszą brokatową Mo, mamy Oza i Raza, mamy Fredo i Skaja i oczywiście dwie zwykłe Mo. Także taki oto wyszedł nam opening Secret Boxu. Mam nadzieję, że wam filmik się spodobał, że tak to dawajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie. I pamiętajcie, 35 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z Secret Boxami. A teraz... Do zobaczenia w kolejnych filmach. Bye!